Cześć, witajcie. Dawno mnie tutaj nie było, a na naszej grupie na Facebooku, na grupie Tworzymy z Wycinarnią, pojawiło się sporo zapytań o tym, jak ułożyć napis, żeby układał nam się po okręgu. Chciałam Wam to pokazać w programie Silhouette Studio, czyli programie dołączonym do ploterów marki Silhouette, czyli do plotera Silhouette KMO 4 i Portrait 3. Z menu po lewej stronie ekranu możecie wybrać kształt koła i narysować dowolne koło o wybranej średnicy. I na jego powierzchni chciałabym ułożyć napis. Wpisuję go znowu w dowolnym miejscu na ekranie. Niech to będzie napis witaj. Mogę zmienić mu też kolor, żeby nam się tutaj ładnie wyróżniał. I zmienić jego czcionkę na dowolną czcionkę z tych, które mam zainstalowane na komputerze. Tak jak widzicie, działa to podobnie jak w przypadku programu Word, który większość z nas zna. No i teraz mamy napis witaj. Chciałabym, żeby ładnie ułożył mi się tutaj po tym okręgu. Żeby to zrobić, klikam na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy i wchodzę w jego tryb edycji. Widzicie, mogę teraz zaznaczyć tekst, ale mogę też nacisnąć tutaj na te małe kółeczko ze strzałkami, a następnie naciągnąć je z całym napisem na wybrany kształt. Ono nam się wtedy ładnie do niego dopasowuje. Możemy to zrobić po zewnętrznej linii koła, a także po jego wewnętrznej linii. Co więcej, mamy taki suwak, który pozwala nam przybliżać napis względem środka koła. Jak widzicie, te litery możemy właśnie przybliżać i oddalać. Ta funkcja fajnie sprawdzi się na przykład przy tworzeniu takich barwnych kotylionów. Możemy wypełnić cały napis po okręgu, dodając kolejne słowa. Mi uciekło i już je poprawię. I co teraz, jeżeli chciałabym rozsunąć te litery tak, aby ładnie wypełniły mi całe koło, muszę wejść w narzędzie tekstowe, a następnie zmienić odstęp między, nie między liniami, tylko między znakami. Tak jak widzicie, możemy tutaj rozstrzelić bardziej litery, dzięki czemu lepiej będą nam się układały i pełniej wypełnią ten kształt. Jeżeli taki projekt jest już dla Was gotowy, możecie przejść do zakładki Wyślij, gdzie na czerwono podświetlają nam się linie cięcia. Jak widzicie, te koło, które narysowaliśmy, nie podświetla się na czerwono, ponieważ, już Wam pokażę, jego grubość wynosiła tutaj 0. Wszystko, co ma grubość 0, a jest widoczne w programie Silhouette Studio, nie będzie widoczne ani podczas druku na drukarce, czy podczas cięcia ploterem. Jeżeli chcielibyśmy teraz taki napis wyciąć, czyli wyciąć wokół niego kształt koła, możemy je albo ponownie narysować, a taki napis możecie też spokojnie rozgrupować. Widzicie, teraz koło stało się czerwoną linią, czyli byłoby już widoczne do cięcia, a sam napis nam tutaj pozostanie. Możemy sobie takie koło narysować jako zewnętrzną linię, albo zaznaczyć wszystkie litery, wybrać opcję grupuj, wtedy nie zgubimy żadnej kropki nad i, zaznaczyć oba kształty i wyśrodkować względem siebie. Wtedy wiemy, że napis idealnie nam się układa. Mam nadzieję, że to będzie przydatna informacja i uda się Wam ją wykorzystać w Waszych projektach. Jeżeli macie jakieś pytania czy wątpliwości, zachęcam Was do kontaktu z nami. Mamy bardzo fajne szkolenia indywidualne, też właśnie z obsługi programu Silhouette Studio, a sporo ciekawej wiedzy znajdziecie też w naszych e-bookach. Dzięki za uwagę. Cześć!